Siemaneczko, jestem BPDM Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj, jak widzicie, niweluje przężyto, proszę państwa, niweluje przężyto z tego względu, że no nic z tego nie będzie. No nie oszukujmy się, na dużo chwastów, niedopatrzenie, po nim terminie, niedane opryski. No i powiem tak, więcej chwastów niż zboża. Więc stwierdziłem, że niweluję to wszystko i po prostu przygotuję to pod pszenicę. Więc będziemy mieli pszenicę wiosenną w tym roku. Czekajcie, ktoś mi się tu... Będziemy mieli wiosenną pszenicę. No co tak poradzić, no nie mogę być stratny, znaczy to powiedzmy. Inaczej, raz się zarabia, raz się dokłada. Krótko i na temat. Miało być pszenżyto ładne. Wszystko pięknie, niedopatrzone, przez moją osobę, nie będę tego ukrywał. I żeby to pole nie wyglądało jak, proszę wiem, sraczka jakaś czy co, to mówię, wpadnę tutaj mezorkowcem na szybkości, wpadnę, ogarnę sobie tutaj temat. No i przyniesie to sobie jeszcze, przyniesie, przepraszam, sobie zasiejem tutaj. No szkoda, bo tu ładna była... Ładnie zapowiadało, a że przez jeden błąd, no, uprawa po prostu musi być zniwelowana. Ale czy to aż tak źle? Moim zdaniem być może ta plus, nie wiem, zobaczymy. No to mu, koszty poniosłem, bo tutaj poniosłem troszeczkę kosztów, jakby nie było, tak? No ale mówię, jak ja mam chyba z tego, nie wiem, 6 ton, 7 w całości, to nie ma sensu. Mówiście mi, nie ma sensu. Lepiej wziąć to, poświęcić ten cały nakład, który być może w czasie będzie lepszy, oni sprzężyta, przepraszam, kurna, mieli się po sprzężycy, no to lepiej dołożyć. No bo jak mam przejść, zrobić powiedzmy 3600 czy 5000 nawet, przy tym nakładzie 8000 na całość już powiedzmy, no to sensu nie ma, to nawet nie daje obornika, bo to wszystko było dawane już na jesieni, przecież bo tylko jest niwelowanie, więc tutaj nic nie będzie dawane, żadnego na razie nawozu, opysku, nic, dopóki nie powschodzi. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Szkoda, no ale tak jak w życiu realnym, nie zawsze wszystko idzie na pomaśle. Tak, więc tu trzeba to po prostu zniwelować. Teraz sobie liczyłem po prostu tego kawałka, którego właśnie teraz robimy, nie przeznaczyć na no, koledzy, ale mówię, nie, dobra. Robimy wszystko na jednym strzale, robimy wszystko pszenicą. My też po prostu kombajn, który mamy właśnie, miał co po prostu robić. No, nie oszukujmy się, nie po to kupiliśmy kombajn, żeby teraz sobie tego pipczył na dwóch, trzech hektarach samej, nie wiem, samego zboża, tak. Więc tak, zostaje nam na siewy tylko, znaczy na siewy. Inaczej, macu, owiec i pszenica, jeśli się nie mylę. Bo chyba zdaje mi się, że pszenicę chyba można było szać. Tak, oczywiście. Pszenica będzie na tym mała, więc jest elegancko. Więc. No co? Takie też sobie myślałem miks zrobić w sumie, żeby po jednej części zrobić sobie jęczmień, w drugiej pszenicę. Ale mówię, nie, chyba to jednak by nie wypaliło. Moim zdaniem nie ma tutaj co już się bawić, takie nie wiem, dzielenie. Aż tak w sumie ja się nie bawiłem aż tak mocno. Chyba coś, jak się nie mylę. Będziemy mi poprawić w komentarzach, jeśli się mylę. Ale... To, no tutaj jest połać 2 hektary, w zasadzie 4, około 8 hektarów. Niby tam, wiadomo, tam nie ma tak co liczyć. Nie przeliczam tego aż tak dobitnie, no ale tak mniej więcej wychodzi, że niby 8 hektarów. Jeszcze tam zostaje na tawa, która będzie właśnie pod kukurydzę niwelowana. Tak wspomniałem w poprzednim odcinku bodajże, że łąki będą niwelowane, co niektóre oczywiście. To fajnie w sumie było jeszcze się ściąć, nie ukrywam, ale nie będę tego robił. Po prostu ja sobie to pewnie wpadnę się bezrakowcem w późniejszym czasie w kwietniu. Zależuje, zobaczymy. No tak, no ogólnie tej kukurydzy za mało tu, znaczy dużo, po prostu nie mam, więc ja muszę kombinować, tak? Tam gdzie mogę, będę dawał
Czekajcie, muszę kurna jakoś sobie ustawić na głośność, żeby nie było za głośno, nie za cicho. Więc tak kombinuję, tak? Głównie ta pełniąłka będzie zniwelowana. I jeszcze dwa kawałeczki takie malutkie, które będą zniwelowane pod koledze, więc no niby miało być mało. Wiadomo, żebym gdzieś kupił wcześniej pole, to pewnie te łąki by zostały. Nie ukrywał. Ale że no po prostu brak jest pól. U mnie jest brak pól. Co widzicie już nieraz, że już kminy mam gdzie co siać. Tak samo i tutaj sobie myślałem właśnie, żeby zasiać koledze, no ale mówię nie, pszenicę niech tutaj w zboże będzie, bo tej słomy też będę potrzebował. Więc jakby nie było. Lepiej mi zboża. Koledza przy domu ważyć, jak na samo koledze na kiszonkę mi starczy. Powinno mi starczyć, więc ja nie powinienem być jakoś tam zbytnio ostatni, nie powinienem jakoś tutaj mieć problemów. Pod tym względem. No i co? Myślę, że będzie wszystko dobrze. No tak tutaj powinienem jednak się to powycinać, ale teraz będę się pozwolenie wziąć. Może właśnie będę się, może mi się uda to ogarnąć. Dlatego ja też tak tutaj nie będę, powiem szczerze, kombinował, bo ja chcę to już w miarę wyrównać te pole. Bo to później właśnie będzie wszystko jako jedno pole. Więc dlatego ja teraz przeskoczę pewnie na prawą stronę i tam pewnie będę teraz uprawiał. No bo prawdopodobnie też czekajcie, czy jakby to wychodziło. No zobaczymy. Mam nawigację, problemu w klasie, to możemy się zaprzecinać, gdzie chcemy, bo tak co 3 metry mam to wczytuję. Czekajcie, jak ja bym teraz zrobił tak, to musiałbym zrobić chyba tak. Coś takiego. Klik. No, takie coś mniej więcej takiego będzie. Do tego miejsca prawdopodobnie. Tak dobrze widzę oczywiście, bo moje oczy też takie się nie są, są dość przemęczone pod względem roboty. Mam mniej więcej patrzę. O, to zapomniałem tego, nie mam tego modu na niwelowanie tego. Gdzie? Pod linkiem. No ale mało ważne. I tak, jakoś to mniej więcej tak będzie. Po prostu to jakoś zrównać. No bo wiecie, no nakupiłem pole. To jakoś fajnie mniej więcej sobie to ogarnąć. Więc mniej więcej tak to będzie zrobione. No. Miejmy taką nadzieję, że mniej więcej tak to będzie zrobione. Jeszcze tak powiedzą. Więc nie jest tak tragicznie. Dobra, ja sobie wezmę od tej mańki teraz zrobię, tak jak mówiłem. Żeby mi to po prostu pasowało lepiej. O. Dlatego myślałem, że tego kukurydzy będę miał mało w tym roku, ale jakoś jednak troszeczkę będzie więcej niż były to zamiary porządkowe. Troszeczkę się martwiłem z tym, pod tym względem, ale jeśli to pójdzie zgodnie z planem, no to będę chciał kupić przez sąsiadującą łąkę właśnie tutaj. I po prostu zrobić taki jeden większe pole, jedno wielkie pole. Już. Dziwnie to brzmi. To jeszcze nie powinien takiej połaci robić. Ale słuchajcie, sprzęt mam. Dokupuję tych ciągników, kupuję te maszyny. I to się zwraca. Bo wiadomo. Nie po to człowiek teraz inwestował w to, żeby te maszyny tak sobie stały i nic nie robiły. Też myślę, tak sobie ostatnio myślałem nad rzutnikiem, ale tak sobie stwierdziłem. Chyba jeszcze rzutnik to nie jest jeszcze pora na to, żeby wymieniać. On chyba dopiero trzeci, czwarty, czwartek chyba sezon jest. Jest dziwnie. I miałem powiedzieć. No i teraz wątek straciłem. No i w ogóle, niby to jest, maszyny mają się, muszę rozwracać tutaj. Po to kupowałem te maszyny, inwestowałem teraz te maszyny, żeby teraz kupować te pola. W późniejszym czasie, bo jak ten wysokowiec jest, to jest coś pięknego, wiadomo. Teraz tylko, to opyskiwacz też mamy w miarę taki spokojny, bo, znaczy spokojny, taki w miarę, to 600 jest. Wiadomo, teraz by się taka 1000 przydała, nie będę oszukiwał, ale
ten co taki pyskówowi, no to jeszcze jest pół biedy. Siewka, sam raz. Więc słuchajcie, na razie to co mamy teraz, to mi wystarczy. Jedynie teraz tylko co będę chciał właśnie to po prostu dogadać się z chłopakami, żeby sięgnęli ten piąty korpus do pługa i wszystko w temacie. Tak pewnie będzie i to wszystko w temacie. Trzeba jakoś kombinować tutaj. Chciałem Fenda dzisiaj zapewnić do bezrokowca, ale jednak stwierdziłem, że Fend może mieć trochę ciężko. Ten troszeczkę już ma ciężej, ale jakoś tam idzie mimo wszystko. Ale to nie jest to. Fenda zapiąć, to podejrzewam, że już te 10-15 koni różnicy to już by swoje zabiło. Ten bezrokowcu. No bo ta troszeczkę jest głębiej bodajże chyba wrzucony. Się nie mylę, czekajcie. To jest tak. Nie. Czekajcie, tak chciałem. Tak. I chciałem zrobić sobie tak. O. No chyba troszeczkę ciągnąć. A do niego takie 180 koni to byłby taki optymalny ciągnik mocowy. Mocowo. Ale na dzień dzisiejszy ten trasior. Może lekko mam problem, ale nie aż tak mocno, żeby tego nie ciągnął, tak? To jest naprawka na jakieś 28 centów, więc to i tak naprawdę ładnie to sobie uprawia. Tym bezrokowcem. Więc jest elegancko. Ogólnie co, jeszcze mi zostaje uprawka pod soję. Muszę położyć sobie, właśnie pod soję, powiedzmy, trochę tego kuźwa jest. Bo w tym roku to te wysana trochę dłuższa będzie, ale myślę, że jutro jeszcze zobaczycie pewnie akcję nawozy. No i później myślę, że będziemy pewnie siać zboża już typowo. Przynajmniej ja myślę, że będę siał tutaj pewnie pszenicę. Ewentualnie może obie, zobaczymy co będzie mi bardziej pasowało pod odcinek, żeby zrobić, pokazać. No i tyle. Później pewnie przeminiemy sobie do kwietnia, to później wiadomo się, no kusy, bo tego siew kukurydzy w końcu pierwszy będzie chyba siew kukurydzy na dziennówkę pędzej i ogólnie kukurydzy. A, jeszcze przepraszam, żyto będzie trzeba zrobić. Zbalować bardziej, bo chyba żyto będzie robione na belki. Chyba, że jeszcze gdzieś tam jeszcze sobie znajdę miejsce, żeby zrobić pyzmę. Właśnie. Bardziej bym wolał pyzmę, no ale... Czy to wypali? Tego nie wiem. Trzeba tego robić. Jak najwięcej. Bo Szczepa w tym roku odchodzi. Wychodzi z mojego gospodarstwa, w sensie ta obecna, która jest, bo będzie wchodziła, podejrzę, dwukrotnie większa. Myślę, takie 30 tysięcy litrów. Już pewnie wleci. Po tego klasiora. Nie klasiora, potwenda nawet. Potwenda bardziej będzie preferował. Taki to pewniejszy być jak jest niż właśnie ten klas. Więc no tak coś będzie trzeba zrobić, tylko że przyczepka to nie kosztowała mi no już naprawdę zajebisty przeskok pieniężny, bo nadawałem chyba za swoją 19, a tam myślę, że w granicach 150-170 tysięcy. Bo już taką porządniejszą chcę, bo i tak do kupydzy niż przyczepę. No i właśnie do odbioru traf, bo dużo ludzi właśnie napisze, dzwoni, pytuje się, czy będę kupował przyczepę, bo mówi, tą fajną masz przyczepę, ale jeśli byśmy większą, to byśmy cię jeszcze więcej, ludzi mnie brało. No bo jednak przyczepka jest malutka, tak? By nie było. Więc pewnie pokuszę się zakupować mi takie przyczepy. Wiecie, no, bo to inwestuję też, bo troszeczkę zarabiam na usługach, tak? Bez okopcji też będę jechał w maju prawdopodobnie. Gościu do mnie dzwonić, bo maju będę miał termin. No może jest marzec, ale w maju będę miał termin pod uprawkę właśnie bezrokową, bo wziął sobie na dopłaty. Znaczy, czy planuję pod dopłaty wziąć? Właśnie bezrokowo. No i
300 złotych, więc, no, panie, 300 złotych, no, ale to 300 złotych to praktycznie nie jest bezwykowo. Więc co to panu daje? No, ale już mi chce zobaczyć w ogóle, czy to jest jakaś różnica. No, bo też mam takiego byczka chyba po 190 koni bodajże. Tylko, że on się takie też nie bawił. Właśnie był sceptycznie ustawiony właśnie na tą mezorkę. I mówił, że jeśli by po prostu powiedział, chcę sprawdzić w tym roku, czy to wypali, bo jak co, do czego, to on co będzie kupował. No, czy mówię, panie, no, będę mógł podjechać, nie ma problemu. To jest 300 hektarów, tam chyba jest 5 hektarów, więc to po to tysiące aby piechotą nie chodzi, tak? Mimo wszystko. Więc powolutku sobie tak będziemy to wszystko niwelować. Znaczy niwelować, kombinować. Właśnie. No i jeśli wszystko zgodnie z moimi oczekiwaniami później, kurwa, on jest złożony z skurwysy. Musiałem samego rana na kosiadze jeździłem, później wszystko się, no, wszystkie tawy robiłem. Jak to można powiedzieć, w farmingu, na życiu realnym. Szkoda, że w sumie tego nie nagrałem, bo byście mieli bekę, kurwa. Tak, rano ociąłem, przełożyłem salę na południe, na południu gawiłem, a wieczorem pasowałem. Oporowo, kurwa, dzisiaj było. Wszystko go na raz. Wszystko robione było jednego dnia praktycznie. Wiadomo, pracowanie było innych łąków, tylko się nasiano, kto idzie w tym roku, znaczy trzecie ta wyjdą piano, no bo pogoda sprzyja, więc sobie robię u siebie w gospodarce wszystko siano. To jest fajna pogoda i głupotą byłoby robić powiedzmy, czy owinięte beki. Jeśli mogę sobie wziąć sobie siano i też nawet w sumie lepiej, bo u mnie jakoś bydło lepiej to w treninga. Właśnie siano. Wiecie, no jakoś tam trzeba kombinować, żeby troszeczkę oszczędności było. A wracając do tego, do co mam i wypali. Ostatnio ze znajomym, nie ukrywam, od tego posiadałem przyczepę. Parę rzeczy, jak parę rzeczy kojarzycie, rozsiewacz do poplonów i tak dalej, to sobie tak ustaliśmy, pojechaliśmy sobie na babu, tam i tak dalej, już mało ważne. Jechaliśmy tak sobie, zaczęliśmy gadać. Czy on ma też, miał taką fajną gospodarkę, właśnie. No i mi się pytał, czy byśmy nie poszli w spółkę. Ja mówię, w sensie mówię, jaki? No mówi, czy byśmy nie kupili sieczkarni. No mówię, sieczkarnia, no spoko, ale mówię, sieczkarnię jaką gdybyście? I jakiej kwoty? No, powiedział tak. Sieczkarnia do kwoty 3 miliona. 3 miliona to jest pół mnie pobiedy, bo no, już kupimy się tyle, to ja praktycznie w ciągu 2 miesięcy na czysto zarabiam. W tej ilości bydła. Może wysadzimy w ciągu 2 miesięcy, no dość lepiej. Ale takie pieniądze już mamy naprawdę na szybkim tempie. No i dzieci. No nie dobra. No czekania będzie. Gdyby nawet. Ale powiedz mi teraz tak, co za 2 lata. No i właśnie to jest mankami mówi. Czy bym nie miał przytrochę po prostu większej. On by do tego gościa znajomego swojego. Nie wspólnego, tylko sam innego znajomego ogarnął. Do odwozu. On by się czekanie udział. No i mówi 150 zł, tam 120 zł od przyczepy, jakoś tak by wychodziło mniej więcej od odwozu. No, paliwo. No wiadomo, później to byłoby troszeczkę inaczej liczone, bo to wspólne paliwo. Tak to można powiedzieć. Więc to nie wiadomo, jak to będzie trzeba liczyć. No i się pytam właśnie, bo on chce tak kupić powoli. No a będzie chciał. Widzę, bo on też się widzę. Po prostu już sobie nie naciągnąć klientów, tak? Pod tym względem. No i tak sobie myślę, no mówię, 3 miliony to nie jest dużo. Praktycznie. Jakiegoś tam klasa, Jaguara znalazł, coś w tym stylu. Nie będę już teraz zgadywał jakiegoś niby nowszego, ale coś. Cena mnie nie pogoni, bo 250 tysięcy to 280 tysięcy, jakoś tak wychodzi. Jego klasa, którego mi pokazywał. A patrząc na cenę rynkową, wychodziło prawie 400. Już tak właśnie napali. Mówię, słuchaj, wszystko pięknie ślicznie, ale mnie ty, no cena trochę jest taka kuźwa, jakaś taka nie za bardzo. Pod względem, no i po prostu teraz miałem dzwonić. Nie wadywać się po prostu, co chodzi z tą sieczkarnią.
Będziemy pewnie za 3-4 dni jechać, żeby obejrzeć, bo to gość się po prostu to sprowadza. Gdzieś z Włoch, z Francji, nie wiem, jakoś tam w tych rejonach to sprowadza. Nasieczkanie, ciągniki itp. Wszystkie maszyny. Używane oczywiście. No i mówię, dobra, no, trzeba się po prostu podjechać, zobaczyć, co to w ogóle będzie. No bo to nie ma sensu. Co, wypali się sieczkanie, wiadomo, fizycznie, realnie, przepraszam, nie fizycznie, realnie kosztuje, mówię, 280, coś w tym, z tych pieniądzach, chyba, już nie pamiętam dokładnie. A tutaj, mówię, wychodzicie na Oliksie, na sieczkanie, bo tam jakaś klas 800 bodajże, 600, 800, coś w tym stylu. Mówi, kosztuje, no, blisko chyba 500 tysięcy. Coś w tym stylu. Nie wiem, nie się mnie zgadywał. Jaki ten dokładnie model był? To był już po jakiś chwilę temu sprawdzałem. Mówię, no, trzeba podjechać. Po prostu podjechać, zobaczyć, o co tu kaman. No, to cena jest, no, blisko 140 tysięcy niższa. Gdzieś w tych pieniądzach pewnie. Na więcej wychodzi. Bo tak najtańszy wychodzi po 400. 380 do 440 takie najtańsze, a muszę to wiadomo, 300 tysięcy. No więc trzeba podjechać zobaczyć. Jeszcze nie powiem. Jeśli on kupi, to mnie goci. Ja zdałem tego panu mieszkanie za połowę tego, co on mi mówił. Czyli za jakieś 110, 120 tysięcy. Tam to będzie mi kociła, no wiadomo, to jest jakaś tam niholandka, ale w zajebistym stanie. Już powiem, wyglądałem sobie ją. Na moje potrzeby byłaby zajebista, ewentualnie jeśli by było trzeba, no to ja będę mógł sobie spokojnie jechać jeszcze zrobić. Zobaczymy. Ale jeszcze nie mówię znajomemu. Pod tym względem, bo może tamta wypali, bo tamta była w sumie lepsza, by była wynajmierza. No i efektywniej, no to nie oszukujmy się. Tam tak się właśnie 97 roku. Chyba, maleczki, nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to czekaj w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.